Wysoka Izbo, wnoszę o skreślenie z porządku obrad dotychczasowego punktu 4. To jest informacja ministra spraw zagranicznych na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 lutego bieżącego roku, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli polskich postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Tak to wygląda, proszę Państwa, 9. Pan Marszałek Borusewicz, bardzo proszę. Marca i 10. Będzie obradował. Chcę się dowiedzieć, co się stało. Senat. Czy ta umowa już nie obowiązuje, czy to się stało, tak? Nie, Borusewicz nie wie, co się stało. Spowodowały, że po prostu nie może w tej chwili być i przewidujemy, że ten punkt będzie rozpatrywany, ale po prostu w innym terminie. W imieniu ministra przepraszam za to, ale inne ważne obowiązki spowodowały, że nie może być w tej chwili. Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął. Przystępujemy do rozpatrywania punktu 4 porządku obrad. Czym jest infamia? Nie musimy to chyba widzom telewizji królewskiej wyjaświać. Jeden z tych senatorów, a nie tylko jeden, ale ten konkretny Duda się nazywa. Jest infamisą. Tekst ustawy zawarty jest w druku numer 93, a sprawozdanie komisji w druku 93. Bardzo proszę o ciszę. I ten sam sędzia Hermeliński. Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, PKW, senatora Aleksandra Szweda, o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawić nowelizację ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie, świadczenia kompensacyjne w 2016 roku. Nowelizacja ta została uchwalona przez Sejm w dniu 25 lutego 2016 roku, a jej przedmiotem jest wprowadzenie po artykule 8a, na mocy którego jednorazowy dodatek nie będzie wliczany do dochodu przy ustalaniu ja świadczeń w tym czasie Państwu pokażę tą grupę izraelską z poprzedniej kadencji. Głównym argumentem proponowanych zmian jest wiemy, fakt, że jest to jednorazowy instrument wsparcia osób jak to pobierających niskie świadczenia emerytalne i rentowe, w związku z czym nie powinien on mieć wpływu na kryterium dochodowe PO, PSL, PiS, PO, PO. I teraz tak samo będzie. Tylko dlaczego nadal nie wiemy, sprawi, że unikniemy potrzeby nowelizacji konkretnie przepisów o pomocy społecznej, także senatorowie są mieszkaniowych. Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu dotycząca jednorazowego dodatku jest pozytywna. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na swoim wczorajszym posiedzeniu przyjęła proponowaną nowelizację jednogłośnie, w związku z czym ja również rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie niniejszej nowelizacji. Nie ma tej grupy izraelskiej. Dziękuję bardzo. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać na stronach nie można znaleźć nic. Do senatora sprawozdawcy. Czy ktoś z Państwa senatorów pragnie zadać takie pytania? Zobaczmy na podgląd, ilu tu ich siedzi. Powinno ich być 100. Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Zapraszam do mównicy. Tę grafikę postaram się załączyć Państwu w filmie. Jeśli to się uda, dlatego że zginęła mi czcionka M Chciałem krótko powiedzieć, iż potrzeba nowelizacji świeżo co uchwalonej ustawy o jednorazowym dodatku jest konsekwencją pewnego przeoczenia, które znalazło się we wszystkich trzech projektach jeszcze ustawy o jednorazowym dodatku, trzech projektach poselskich. Przeoczenia polegającego na tym, iż projekt ustawy zakładał,
iż przyznanie jednorazowego dodatku osobom, które pobierają najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, nie będzie się wiązać z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, tak w zakresie obowiązku podatkowego, jak i w zakresie obowiązku ubezpieczeń społecznych, oczywiście negatywnymi konsekwencjami finansowymi. Można powiedzieć, że założenie było takie, iż nie powinno się to wiązać również z negatywnymi konsekwencjami w odniesieniu do innych form wsparcia finansowego. Przeoczenie polegało na tym, iż zabrakło w ustawie przepisu, który przewidywałby, iż to ta jednorazowa forma wsparcia emerytów i rencistów, wsparcia, które byłoby czy jest dokonywane przy okazji tegorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, nie byłaby uwzględniana przy ustalaniu dochodu, od którego zależy prawo do niektórych świadczeń z pomocy społecznej i dodatku mieszkaniowego. I z tego względu można powiedzieć, ta nowelizacja realizuje ten postulat, to pierwotne założenie ustawy i w imieniu rządu chcę powiedzieć, iż popieramy już uchwaloną przez Sejm ustawę, także popieramy tę nowelizację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pozostanie jeszcze przez chwilę. Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad. Czy ktoś z Państwa senatorów pragnie zadać takie pytania? Senator Rulewski. Senator Rulewski, bardzo ile proszę. Ile tu ich było na tym? Panie ministrze. Rozdawaniu i na liście płac. Grupy posłów, a zobaczmy, ile ich tutaj jest na obradach. Ale tak pośrednio powtakując, przyznaję. Zatem przyznaje pan, że rząd jest chory na gonitwę myśli. Bo to już jest kolejny projekt, który mamy w trybie awaryjnym dokonać zmian. Przyczyna jest jedna oczywiście, to jest ta gonitwa myśli, czyli brak namysłu i brak doświadczenia w pracy legislacyjnej. Moje pytanie zaś czego innego dotyczy. Mianowicie emeryci to są i renciści, taka grupa społeczna, która, i to jest zgoda na całym świecie, wymaga stabilizacji. Czy rząd dobrej zmiany ma jakieś rozwiązanie systemowe, żeby nie byli emeryci i renciści zaskakiwani dodatkami? Można sobie wyobrazić, proszę Państwa, że oni martwią się bardzo proszę, o emerytury dla swoich koleżanek. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, kwestia jak gdyby powodów tej platformy, jakby to nazwać, pomyłki czy pewnego niedopatrzenia była wczoraj przedmiotem dyskusji w trakcie Komisji Senackiej. Ja też wyjaśniałem, dlatego że rozmawialiśmy o historii projektu ustawy o jednorazowym dodatku. Tak jak wspominałem, to niedopatrzenie dotyczyło wszystkich trzech projektów ustawy, zarówno projektu, jest, który był sygnowany przez posłów Platformy Obywatelskiej, jak i tego projektu, który naprawdę zgłosił Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, i skąd jak również tego projektu, który był sygnowany przez grupę posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ośrodka legislacji to nie jest rządu. Tak, że wcześniej też tak było, że tak oczywiście powiem, pracowali w pośpiechu, bo nie jest tajemnicą, że o tym też była mowa wczoraj, że projekt ustawy został przygotowany jeszcze w trakcie poprzedniej kadencji przed wyborami. I wówczas ten projekt został poddany szerokim konsultacjom, również konsultacjom międzyresortowym czy resortowym, i na to niedopatrzenie nikt nie zwrócił uwagi. Także to nie jest tak, że jest to projekt, który był procedowany w szybkim tempie, w pośpiechu. Można powiedzieć, że różnice w odniesieniu do tego, tej pierwotnej
wersji. Barbara Zdrojewską chciałam panu państwu natomiast jeżeli chodzi pokazać. O kwestie systemowe, to mówi Beata Andrea z Wrocławia, bo to był JOW7 właśnie, który na tych tablicach. Ja mogę powiedzieć tak, że w tej chwili widzieliście dostrzegam państwo, potrzebę, Barbara Zdrojewska, biorąc pod uwagę doświadczenia tego roku i doświadczenia tegorocznej waloryzacji, wygrała przy urnie w tym JOW7. Zmiany tego mechanizmu, ale dokonania jedynie drobnej korekty tego mechanizmu, który obowiązuje obecnie. Mianowicie mechanizm waloryzacji, jak wiemy, wygląda tak, że uwzględniamy przy ustalaniu tego wskaźnika waloryzacji dwa parametry. To jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz w ograniczonym zakresie wzrost płac. To jest oczywiście tak, że ten mechanizm, te dwa wskaźniki, one mają uzasadnienie. Nie chcę rozwijać tego wątku, ale one mają uzasadnienie merytoryczne, prawda? I one niejako się uzupełniają w różnych okresach, to znaczy w okresach kryzysu gospodarczego, kiedy większe znaczenie ma wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych i w okresach, kiedy mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym, gdzie płace rosną szybciej aniżeli ceny i wówczas ten wskaźnik płac w większym stopniu wpływa na wskaźnik waloryzacji. Natomiast brakuje jednego rozwiązania i to jest doświadczenie z waloryzacji tegorocznej, to znaczy gwarancji, iż wówczas, kiedy mamy do czynienia z deflacją, czyli z ujemnym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, a nie daj Boże dojdzie do tego jeszcze brak wzrostu płac albo niewielki wzrost płac, żebyśmy nie stali przed dylematem, czy przypadkiem nie musimy obniżać świadczeń emerytalno-rentowych. Takiego powiedzmy bezpiecznika, takiego elementu, który by w sposób wyraźny wykluczał tego typu możliwość, w ustawie emerytalno-rentowej nie ma. Inaczej jest w przypadku waloryzacji składek na indywidualnych kontach ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie tego typu wyłączenie. I tak są to nazwiska kradzione, bo ci Żydzi nie mają nazwisk. Także tutaj widzę potrzebę. Mają prawo do tych nazwisk. Korekty, nazwiska. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę w ogóle filozofii mechanizmu waloryzacji, specjalnie po to, żeby udawać szlachtę. A jest to taka szlachta izraelska. Może być przegląd emerytalny, który jest ustawowo przewidziane i który w tym roku się odbędzie. Także tak bym na to pytanie. Jak Komorowski, w trupach. Czy ktoś z państwa chce zadać jeszcze pytania przedstawicielowi rządu? Nie widzę. Dziękuję, panie ministrze. Widzicie państwo, ile tu tych senatorów siedzi? Otwieram dyskusję. Dyskusja będzie gorąca na pewno. Proszę o zabranie głosu pana senatora Augustyna. Panie marszałku, panie ministrze, panie i panowie senatorowie, trzy kwestie. Pierwsza dotyczy procedury. Rzeczywiście, wszystkie trzy projekty zawierały tę wadę. Myślę, że dlatego, że posłowie nie są w stanie sami przewidzieć wszystkich uwarunkowań, które niesie ze sobą konkretny przepis. A ścieżka, ten Augustyn, która to z jakiej idzie przez partii? Parlament, zobaczmy, nie obliguje do tego, żeby to wszystko było przewidziane. Skutek jest taki, że jak dochodzi to do Senatu, jest tam poważna wada. Wtedy, kiedy my jeszcze na dodatek nie mamy dość czasu na pracę, przepuszczamy to dalej. To przykre, panie marszałku i Wysoka Izbo, że my w Izbie Naprawczej musimy się przyznawać do błędów, bo od tego jesteśmy, żeby je wychwytywać. A to stało będzie się ciężko tak dlatego, że nie znaleźć Augustyn, a także nasi legislatorzy, specjaliści, nie mieli dość czasu, żeby zadać skądinąd w resorcie pracy banalne pytanie, czy te kwestie, to świadczenie wlicza się do kryterium, czy nie. Zawsze się to pytanie zadaje w ministerstwie. Ale ponieważ ono było z boku tego procesu, a nie bezpośrednim twórcą ustawy, w pośpiechu popełniliśmy ten błąd. To nie jest dobra droga, mówiłem to panu ministrowi, to nie powinno się
ciągnąć. Wróćmy do normalnej pracy, państwo, bo, ja bo jestem przekonany, że resortowi prawnicy, mając dość czasu, ale tej kwestii by nie przepuścili. Jest dowód, gdyby ktoś miał wątpliwości, ilu senatorów powinno być na sali. Również tego błędu podstawowego absolutnie by nie popełnili. Druga kwestia to rzeczywiście ta, którą poruszałem już też na komisji, a dotyczy tej sprawy. Wszyscy byliśmy zgodni, że trzeba to zrobić. Natomiast przypomnijmy, że podjęliśmy się nie tak dawno pewnego eksperymentu, który wydaje się sprawdzać. A żeby nie musieć ciągle myśleć wypadek, o tym, gdyby że się coś nie udało będzie, zamontować będzie wliczane, czy nie będzie wliczane do dochodu. Mam na myśli oczywiście ten mechanizm złotówkę za złotówkę. Jeszcze raz. I wtedy była obietnica, i tu do pana ministra apeluję, żeby tego nie zarzucić w pośpiechu, czy też wśród różnych innych propozycji, tylko się przymierzać, żeby ten mechanizm zastosowany już w resorcie pracy w przypadku świadczeń rodzinnych. W 7. Bojowy sam w Senacie, już drugi raz były. Do innych świadczeń, bo wtedy nie musielibyśmy się bać, że coś przeoczymy. Nawet jakby było wliczane do dochodu, nie było. 2011, podstępny kodeks wyborczy, jeszcze przed wyborami do parlamentu, został zmieniony w taki sposób, że jawy były już w 2011 roku i do Senatu wtedy zupełnie odwrotnie to wyglądało. Platforma miała tyle, ile teraz PiS. Więc tak samo przeciągała wszystkie swoje ustawy. Było i rekord świata 700, bodajże 53. Doszedł do pewnego kresu swojej wydolności. Bo jeżeli umówimy się tak, że bank centralny jest i będzie skuteczny w zakresie dławienia inflacji, a powinien być, bo to jest korzystne dla nas wszystkich, to ten mechanizm zaczyna być nieskuteczny. I rzeczywiście trzeba by wykorzystać ten przegląd emerytalny do dyskusji na ten temat. Zobaczcie państwo, jak to jest w praktyce, gdy mówimy o emeryturach. Otóż, gdy mówimy o emeryturach, to się zaraz skończy. To przy podwyżkach porównujemy to do inflacji. A gdy mówimy o tym, jakie one są w realnej wartości, to porównujemy do płac. Bardzo dużo komisji sfilmowała. Wydaje się, że trzeba się na kanale na to zdecydować. To, co naprawdę interesuje emerytów, to i z wszystkich nich wynikało, płac, że te ustawy przychodzą z zewnątrz. W stosunku do zarobków i tym samym jaka ich jest siła nabywcza. Gdy pozostaniemy przy inflacji, no może być tak, że będziemy co roku wprowadzać odrębną należy ustawę. Należy domniemywać, że nawet ze środków zagranicznych. W następnym roku kolejny jednorazowy dodatek, bo nie mamy mechanizmu, który by to regulował. A Beata Mandylis, ale oczywiście główny legislator Platformy jest za tym, żebyśmy Platformy naprawili ten błąd. I całe to biuro legislacji, które ona reprezentowała, m.in. Beata Mandylis. Czy Beata Mandylis dalej pracuje w biurze legislacji rządu? Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji? No, proszę państwa, i zobaczcie, ile tu ich siedzi. Widzę. Informuję, że lista mówców została wyczerpana. Przemówienie do protokołu. Nie mamy. Nie ma wniosków legislacyjnych, w związku z tym zamykam dyskusję. Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu. Proszę o przeczytanie komunikatów. Zostało tylko tutaj to podium, a na sali nie ma właściwie. Ale nie było wniosków, więc nie ma do... Gdyby były wnioski o charakterze legislacyjnym, zapytałbym ministra, czy chce się do nich ustosunkować. Ale skoro nie było... Bardzo dziękujemy, panie ministrze. Proszę o przeczytanie komunikatów. Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dotyczące wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu obrad w dniu dzisiejszym w sali 182. No to są jakieś wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz